Zobaczcie, jak regenerujemy stacyjkę. Rozkładamy wkładkę stacyjki na części. Wyjmujemy zużyte sprężynki i zapadki. Wkładamy nowe sprężynki i zapadki. Jeżeli masz pomysł na kolejny materiał wideo, napisz o nim w komentarzu. Wkładamy wkładkę stacyjki. Najpierw instalujemy klucz oryginalny, a następnie surowiec. Wycinamy klucz surowy według oryginału. Zamieniamy strony klucza, aby były docięte obustronnie. Ostatni etap to sprawdzenie, czy kopia klucza została wykonana właściwie. Dziękujemy za poświęcony czas.